Nie udało się z Końskimi. W Zawierciu potwierdziliście mistrzostwo ligi. Jechaliśmy do Zawiercia po 3 punkty. Mówiliśmy sobie też przed meczem, że nieważne w jakim stylu, najważniejsze jest zwycięstwo, żeby przypieczętować sobie to wygranie tej pierwszej naszej ligi. Cel został zrealizowany. Może w końcówce nie tak jak chcieliśmy, ale natomiast najważniejsze było zwycięstwo i to osiągnęliśmy. Przed Wami ostatni mecz, kończycie ligę u siebie. Przyjeżdża młodzież z Kielc, są to chłopcy najbardziej utalentowani w swoich rocznikach, więc na pewno potrafiący grać w piłkę ręczną, na pewno będą motorycznie też przygotowani na takie warunki, też jakie my tutaj lubimy stawiać rywalom naszym. Chcemy wygrać. Chcemy też zagrać dla tej publiczności, która nas wspierała cały sezon. Najważniejsze jest to, że ci kibice są z nami cały czas. Słyszymy to tutaj na hali, słyszymy to również na mieście. Można powiedzieć, że cel osiągnięty, obroniliście tytuł mistrzów grupy D pierwszej ligi piłki ręcznej. Co dalej? Cel jakby przed zespołem jest niezmienny. Zresztą tak jak zawodnicy sami mówili wielokrotnie już, jedziemy na turniej mistrzów po to, żeby awansować do Ligi Centralnej. Czy budżet podoła? Trudno na chwilę obecną powiedzieć, czy budżet podoła. Robimy wszystko w tym kierunku, żeby do klubu dołączyły przynajmniej 2-3 duże podmioty gospodarcze. Mamy w tej chwili w zanadrzu rozmowy z takimi podmiotami, więc myślę, że w maju powinna się sytuacja wyjaśnić. My jako zawodnicy chcielibyśmy tam jechać i zwyciężyć oczywiście. Mamy też doświadczenie z zeszłego roku, jak ciężki jest to również turniej. My jadąc tam chcemy wygrać, tak jak tutaj było zresztą w lidze, każdy kolejny mecz. Od pierwszego, po drugi, po trzeci mecz. Nawet jeśli byśmy wygrali, to niestety może być różnie.